Cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj. Gdzie? W bibliotece. W bibliotece. Pięknie. Spotkaliśmy się dzisiaj w Bibliotece Miejskiej, jak co miesiąc, na czytaniu bajki. Mamy gościa naszego miłego, naszą panią dyrektor, Zdzisławę Woźniak. Mamy też gościa tutaj wspaniałego, dzięki której możemy się tu spotykać, panią Halinę Majewską, dyrektora biblioteki. I mamy też panią Dorotkę Kasprzyk, która nas tutaj pięknie gości i rozpieszcza okrutnie. Aby nie przedłużać, poprosimy już panią dyrektor o przeczytanie bajki, ale wy słuchajcie uważnie. Gdzieś w Jutlandii, na półwyspie, młody książę szukał żony. Panny go kochały wszystkie, lecz on chodził wciąż zmartwiony. Choć księżniczek było wiele, wszystkie bardzo urodziwe, książę wcale nie był pewien, czy istotnie są prawdziwe. Zdaniem króla poznać winien, bo nie wiedział przecież tego, czy w ich żyłach wartko płynie krew koloru błękitnego. Podobała wam się bajka? Tak! Było sobie królestwo, był książę i kogo ten książę szukał? Księżniczki, oczywiście, że tak. No ale jak tu znaleźć taką najpiękniejszą księżniczkę? Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerujemy! Do dalekiej drogi? Marsz, marsz, marsz. Liczymy do czterech. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Czemu to do dalekiej drogi? Uwaga! Marsz, marsz, maszeruje w domu. Marsz, marsz, bardzo małe sobie. Marsz, marsz, nogi nie spadają. Nagle stop. Stop, marsz. Poczywają. Liczymy do czterech. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, moi drodzy, to jest nasze ostatnie spotkanie tutaj w bibliotece, gdzie czytaliśmy bajki. Poznaliśmy kilka bajek. Czy ktoś pamięta, jakie bajki czytaliśmy? Kot Bucha. Czerwony kasułek. Czerwony kasułek. Co? Coś za złoto. Rybka. A złota rybka. I dzisiaj? Krzyżniczka na grobu.